Cudownie, fantastycznie. Cudownie. Jaki kolor słodkości. Halo, halo, hej, cześć, cześć. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie, gorąco w kolejnym odcinku. Ja tutaj już taka iście świąteczna, ponieważ przez to, że w większości sklepów święta w tym roku zaczęły się wyjątkowo wcześniej, to także u mnie wyjątkowo wcześniej tematyka świąteczna. I tutaj od razu mówię i zgłaszam, jest to film dla osób o mocnych nerwach, czyli dlaczego tak mówię? Bo będę otwierać kalendarz adwentowy, nie okienko po okienku, tak jak to powinno się stanowić od 1 grudnia, tylko po prostu będę to otwierać wszystko na raz. Więc jeżeli są dwie opcje, jeżeli ktoś chce zobaczyć dzisiejszy makijaż, jak powstał z kalendarzem adwentowym od Glam Shopu, to ja wam tam powiem i napiszę tam przykładowo od 13 minuty zaczynam się malować. Jeżeli ktoś chce ze mną okienko po okienku otwierać wszystko naraz, to serdecznie, gorąco tutaj będziemy, zapraszam, otwierać. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto zakupić ten kalendarz, no to tutaj przedstawię, pokażę, wszystko opowiem, czy warto szaleć, tak? Więc tak naprawdę nie macie wyboru, obejrzyjcie, otwórzcie ze mną razem kalendarz i zobaczcie, co się w nim skrywa. I generalnie cóż jeszcze bym mogła więcej tutaj powiedzieć? Myślę, że nic. Moi drodzy, otwieramy. Także lecimy. A z racji tego, że jak was się ostatnio zapytałam, jak wam się podoba nowe miejsce i sceneria i w większości uznaliście, że fajnie jest, no to postanowiłam także jeszcze tutaj sobie nagrać odcinek w tym oto i proszę bardzo, kalendarz w środku prezentuje się naprawdę imponująco i jest on naprawdę duży i naprawdę ciężki, więc myślę, że będzie na bogato. Także o, cyk, w ogóle taki Gatsby tutaj, no tak, 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 designersko, o, tego słowa szukałam. Słuchajcie, na razie nie będzie mi potrzebne lusterko, więc je sobie tutaj przesunę, zrobię przestrzeń roboczą, żeby ogarniać. I moi drodzy, lecimy. Punkt numer jeden, dzień pierwszy, 1 grudnia. Duże. Mamy paletkę, dwie paletki. Przepiękny w ogóle kolor, jeżeli chodzi o tą butelkową zieleń. No i dobra, mamy paletkę numer jeden i paletkę numer dwa. Paletka cieni. Słuchajcie, to jest paleta magnetyczna, czyli sugeruje nam to, że będziemy mieli cienie. Dobrze, cudownie. I teraz proszę mi tutaj na samym początku dać znać, czy jak macie kalendarz adwentowy, dostaniecie, kupicie, to czy otwieracie naprawdę systematycznie okienko po okienku, czy jednak jest to opcja naraz, wszystkiego absolutnie. Proszę dać znać od razu. Wiecie co, ja sobie muszę chyba zagospodarować śmietnik, żeby to wszystko od razu wrzucać. I na razie nie są mi potrzebne uszka, to ja będę bez uszków, co? O, dobra. Ale tak się. Sweterek przecież, proszę bardzo, zerknąć. Tutaj mam misie polarne, które sobie idą w podróż i cała jestem świąteczna również. Miałam jeszcze kolczyki, ale nie mogłam odpiąć moich kolczyków aktualnych, które mam. Także wybaczcie, ale jakby klamra stylizacja. Ale pięknie, co? Więc klamra. Stylizacyjna miała być, ale wiecie co, może spróbuję jeszcze raz. Nie, dobra, nie chcę. Śmietnik. Dobra, na razie na podłogę, a później życie zweryfikuję. Zapraszam, moi drodzy, dzień numer dwa, mniejszy, i spodziewam się, że będziemy mieć cień do oczu. Nawet dwa, cudownie, fantastycznie. Więc pierwszy jest to jaśniutki brąz. O, zerknijcie. I on się nazywa krem orzechowy i leci do naszej paletki, paletki numer 1. O, cyk, wrzucamy. I cień numer 2. I jest to beruż. A czemu beruż? Dobra, nie zepsułam. O, proszę bardzo, tutaj tak się prezentuje cień beruż. Lecimy dalej, nie zwalniamy tempa. Dzień numer 3. Ej, to jest ekscytujące. Powiem wam, że tak sama siebie tutaj podniecam, jara. W sensie nie, dobra, to źle zabrzmiało, ale wa, szampan 0%, rozświetlacz do oczu i twarzy w żelu. Podoba się to dla mnie. Czekajcie. Szczelnie zamknąć, chronić przed słońcem. Dobra. Tak w ogóle się prezentuję.
O, tak o. Tylko teraz paznokciem podważę, zębami poprawię i pokażę Wam z bliska. Fajne, jak to się prezentuje. Nie, myślę, że ja tutaj nie wytrzymię i Wam pokażę tak absolutnie z bliska. Bardzo sympatycznie. Dobra, lecimy dalej. Dzień czwarty naszej wigilijnej opowieści kalendarzowej, adwentowej. O. Wszystko jest za. Piaskowy bronzer w kremie. Mam go, lubię, wiecie o tym doskonale. I piaskowy, przypominam, jest to odcień jeden z najbardziej uniwersalnych i najładniej wyglądających na większości karnacji. Także super, 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 super. Nie, ja naprawdę muszę sobie zarządzić tutaj jakiś śmietnik, bo zaraz będę, o tak o, w kopułce. Dobra, teraz mamy czwarty dzień i szukamy piątego. Piątego, o, tutaj. Piąty mamy tu. Opakowanie z tych mniejszych, więc także spodziewam się cieni. Tak jest, wszystko się zgadza. Grudniowe szaleństwo, coś. Jaki fiolet! Palec wsadzony, odcinek zaliczony. W sensie pazur do cienia, ale wow. Bardzo, bardzo o tak. O tak. Ekstra. I kokarda, kolor kolejny w macie, rudawy. O, proszę bardzo. Idziemy teraz na szósty dzień tygodnia. Ściślej. O, największy! Prezentuje się zacnie. O, dobra, to już mi się odnalazł śmietnik roboczy. Wow. Fajne. Jest to opcja chyba na magnes. Albo czekajcie, jestem mało mądra. Dobra, wiem chyba. Albo nie? Tak, wiem, już. Pędzle! Ale zajebiście. Dobra, od razu na wstępie muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś tutaj na przykład jest frikiem makijażowym, to jest to naprawdę świetny prezent. Świetny prezent, po pierwsze pod kątem otwierania tego i nie ma lipy. No dobra, ale jeszcze nie oceniajmy dnia przed zachodem słońca, wschodem i przed 24 grudnia, bo dopiero jesteśmy, przypominam, na szóstym dniu. To są Mikołajki, czyli na Mikołajki jest taki najbardziej na bogato prezent. Cudownie! Dobra, otwieramy pędzle. Jest zestaw tak na pierwszy rzut oka zarówno i do twarzy, i do oczu. Pędzli jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sztuk. No to czyli jest fajnie. Dobra, i teraz pędzelek po pędzelku lecimy. O, cyk. Proszę bardzo, do blendowania. Ciach, 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 ciach. Wkładam tutaj do naszego neseserka. W ogóle też bardzo fajny, organizacyjny. Naprawdę. Dobra, pierwszy pędzelek włożyłam. Teraz pędzelek numer dwa, zabezpieczony siateczką. Świetny do pudru bronzera pod oczy. Bardzo, bardzo dobrze. Teraz, no i przepiękny ten kolor zieleni, ale dobra, lecimy dalej. Tutaj w stylu kabuki do podkładu, do pudru również. Tutaj będzie bardziej puchaty do pudru. O, cyk. Włosie według mnie i moich obliczeń syntetyczne. Dobra. Tutaj mniejszy, precyzyjny do cieni. Bardzo dobrze. Następnie, według mnie, świetnie się sprawdzi do rozświetlacza.
O, dobrze. Tutaj widzę potencjalny do kresek bądź brwi, ścięty, syntetyczny. Nie określiłabym go najcieńszym na świecie, niestety, no ale nie czepiamy się. Cały zestaw miodzio. Dobra, i tutaj mamy do aplikacji cieni. Prezentujący się ostrość tu następująca. Także jeszcze raz, dzień szósty na Mikołajki. Jakże piękny prezent. O, proszę bardzo. Tak się prezentują pędzelki do oczu i trzy pędzelki do twarzy. Jakże eleganckim opakowanie. Siódmy dzień. Róż do policzków chyba. Tak. Jaki kolor słodkości. Naprawdę. Tutaj ten kolor jest takim kolorem tym diorowym, wiralowym, określiłabym go. I wydaje mi się, że ten kolor różu nie był wcześniej, ale mogę się mylić, bo zapamiętałabym go. Słodkości. Nie, chyba nie było. Proszę dać znać, czy nie było, czy był, ale raczej nie. Dobra, lecimy dalej. To był siódmy dzień tygodnia. I teraz ósmy. Też spodziewam się tutaj cieni. Zgadza się. I jest to cień z błyskiem. Perseida, nazywający się. Zerknijcie, szampański. Very nice, very nice. Okejka. Dzień dziewiąty, o, też będą to raczej cienie, a nie, a tak, a nie, dobrze, podwójnie, korzenny brąz, piękna nazwa, oraz beszamel, 10, 10, 10, o tu, coś długiego. Dopasowana. Bardzo lubię te pomadki matowe. Nie mogę się powstrzymać, więc ja już zerknę. Tutaj wygląda na chłodno, tu jest tak cieplej. Ciekawe to, ciekawe. Nie powiem, że nie. No bo bez kitu. Zobaczcie, na w opakowaniu ta pomadka wygląda jakby była chłodną pomadką, a na ustach wygląda jakby była ciepło. Czy ona się faktycznie jakoś dopasowuje dziwnie inaczej? Ciekawie, 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 naprawdę ciekawie. Dobra, nie zwalniamy tempa. Jedenasty dzień i cienie, tak, dobrze myślę. Toast. Czyli tutaj nie będzie lipy, coś będzie na bogato. A jak piękny, opalizujący, brązowo, z zieloną drobiną. Proszę zerknąć, jak to się będzie banglać. Cudownie. I tym oto sposobem nasza paletka magnetyczna została zapełniona i prezentuje się następująco. Mamy 3-4 błyski oraz 4 maty. Dzień 12. Gąbka. O, i druga gąbka. Jest tu ci gąbka, baby gąbka. Też w takim zielonym, głębokim odcieniu. 13. Zapraszam. Również spodziewam się cieni. Słuszność tutaj zaszła. Cienie. Sylwestrowa zieleń. Wa. Oj, coś czuję, że dzisiaj ja pójdę w te zielenie. Bardzo ładny. I kolor świerk. Jaki oliwkowy. Zgniły to nie jest ładne określenie, ale idziemy w sinokoperkowy. Nie, dobra. Oliwkowy. 14. O, duże. Paletka do twarzy i ona nie jest pusta w środku, bo jest dość ciężka. A co się w niej znajduje?
No coś do twarzy, tak wiemy, ale ściślej. Proszę bardzo. Trio. Rozświetlacz, róż oraz bronzer. Jak widzicie, albo może zdążyliście, bądź nie, zabezpieczenia, żeby tutaj nic się nie potłukło. Ładny kolor różu do policzków. Jest na pewno opalizujący. Dobra, to był 14 dzień tygodnia. Teraz 15 dzień tygodnia. Gdzie ty jesteś? O, mam cię. Cienie pewnie. Blok czekoladowy. Arkadiusz, pozdrawiam, jeżeli mnie oglądasz. Jest to chyba znany mi największy fan bloku czekoladowego. Tak się prezentuje kolory blok czekoladowy. O, tutaj widzę ładny błysk, nieoczywisty. Nieoczywisty błysk i nieoczywista nazwa, no bo nazwa to nieoczywisty. Czyli połączenie brązu z niebieską drobinką. Ciekawy odcień. Nieoczywisty. Dobra, 18. Tutaj też myślę, że będą cienie, bo ten sam size opakowania. Pustynny kurz. Tam to dużo się kurzy, nie? I tak o się prezentuje kolorek. Leciutka taka, powiedziałabym, musztarda łagodna. Mamy miodówka. Uuu, ładne to. O. Ta paletka tutaj podoba mi się zdecydowanie bardziej. Kolory są po prostu bardziej inspirujące. To połączenie zieleni, oliwkowego. No, ładne, ładne, ładne. Dobra, mieliśmy dzień, proszę podpowiedzieć, 17, nie, 15. Teraz mam 16 i tutaj połówki rzęs i brylanciki, świecidełka. Dobra, świecidełka świecidełkami, ale rzęsy. Dobra, czekajcie. Kolekcja spektakularnych sztucznych rzęs wykonana z syntetycznego materiału. No dobra, fajnie. Ale słuchajcie, one naprawdę wyglądają. Ładnie. Na silikonowym, przeźroczystym pasku. Układ ułożenia włosia kępkowy, wachlarzowy, czyli właśnie mamy z podziałem na kępeczki, no i wachlarz, czyli rozpościerają się, wydłużając, idealne do kociego oka. No i tutaj brylanciki, brylanciki, no kamyczki. Dzień 17. Zostały mi dwie przegródki na cienie, więc spodziewam się, że to będą cienie. Tak, jest różowa beza. Ładne. I kolorek tutaj coś pod fiolet. Tak. Nazywa się petunia. Tak? Dobrze powiedziałam? Tak. Jak kwiatek. I moi drodzy, tym oto sposobem zakończyliśmy dobór kolorystyczny naszej drugiej paletki. Prezentuje się on następująco. Już Wam pokazuję w opozycji tą pierwszą paletkę, jak wygląda. Są to kolory ładnie ze sobą się uzupełniające, szczególnie ten fiolecik. O, proszę bardzo. Ładnie, 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 nie powiem, że nie. 19. Cień już mamy uzupełniony, więc cóż tutaj może być? Coś w małym pudełeczku. Szczelnie zamknąć, chronić przed słońcem. Elfy. Eyeliner, czyżby? Zielonkawy? Opalizujący, drobinkowy, błyszczący, metaliczny. Tak, tego słowa szukałam w głowie. Dobra, 20. Czyli tutaj już szykujemy bigosik. Bigosik, w sensie kapustkę nastawiamy, powoli zakupy robimy, a tutaj mamy puder, który przy ferworze naszych przygotowań nam utrwali makijaż. Puder wygładzający, utrwalająco matujący, bingo! O, proszę bardzo. Dobra, i 21. Tutaj z serii takich tych mniejszych. Klej do rzęs. Zajebiście. Z tym zawsze jest problem. Znaczy się u mnie przynajmniej. Nie wiem, gdzie wrzucę, nie wiem, gdzie mam. 22. Małe opakowanie. O.
I tutaj mamy masełko do ust. O, to ja może już od razu, tak na dzień dobry. Pachnie? Czymś pachnie, ale nie jestem... Nie, no mandarynka to nie jest. Dobra, teraz może mi się skojarzy z czymś. Okejka. 23 dzień przed wigilijny. Wigilia wigilii. I mało pakowa. Lekko szczypie. A tutaj mamy jakiś błyski blask. Tutaj, czy to jest też eyeliner? Tak, cień w kremie Migotek eyeliner, ale też... O, wała, wiła. Dzięki, to jest naprawdę fajne. Bo to też są rzeczy, które się pojawiły dość niedawno, których jeszcze nie miałam, bądź rzeczy absolutnie, które się jeszcze nigdzie nie pojawiły. No, szczególnie tutaj mowa tutaj o tych eyelinerach, a eyelinery naprawdę są sztosowe. Dobra, eyelinery pojawiły się w kolekcji orientalnej, ale takiej kolorystyki tutaj nie było. Proszę bardzo, moi drodzy, tak prezentuje się kolor Migotek. I tym. Dzień ostatni, wigilia, 24, wygląda duże opakowanie. To jest mijka do twarzy. I olejek do demakijażu twarzy. Cudownie, naprawdę pod kątem wyposażenia kalendarza jest rewelacja. Jaram się strasznie tym, co tutaj mam, bałaganem mniej, bo sukcesywnie miałam sprzątać, ale oczywiście mi nie wyszło. Kosmetycznie absolutna petarda. Naprawdę. Także, moi drodzy, tutaj robimy sobie część pierwszą i na tym kończę, czyli osoby, które nie chcą oglądać, co w kalendarzu jest, ale podejrzeć, jak będzie się prezentował makijaż z użyciem kosmetyków, to tutaj robimy pauzę i zapraszam na część drugą, ale naprawdę jestem podjarana fest. Także, dobra, lecę z makijażem, zapraszam na część artystyczną. Weszło zbliżenie, czyli moi drodzy, zapraszam serdecznie i gorąco. Rozpoczniemy sobie od oczu. I tutaj pogrupowałam wszystkie rzeczy, aby wygodniej mi było sięgać. I cóż ja bym tutaj zrobiła, moi drodzy? Rozpoczęła od pomadki, ale właśnie jako bazę pod cienie. Chociaż wiecie co? Nie. Albo nie, jestem taka rozbita i nie wiem jak tutaj by najlepiej. Nie, dobra, może w sumie bym rozpoczęła od tego zielonego eyelinera, od linii wodnej i od dolnej powieki. Mały precyzyjny pędzelek, chociaż dobrze, idźmy w pędzelek, który mamy w naszym komplecie. O, proszę bardzo, tutaj kolor prezentuje się z bliska. Następująco sięgnę po paletkę, bo mamy w paletkach lusterka i lecę. Nie mam na oczach absolutnie nic, nie mam żadnej bazy ani korektora. Zobaczymy, jak mi z tym błyskiem tutaj będzie, ale dobra. Cichutko, mniej gadać, więcej robić. I teraz spróbuję ten eyeliner rozetrzeć. Troszeczkę wyjdę ku górze. O, dobra. I tak bym tutaj przy tym pozostała. A wracając do pomadki, wezmę odrobinkę. I ona mi posłuży właśnie jako baza pod matowe cienie. Z pędzelków. O, wezmę tutaj ten oto. Kolorek. Dobra. I przyjdę może jeszcze bliżej. Zewnętrzny kącik. Rozpoczynam. Tak naprawdę na całą ruchomą powiekę, wchodząc tutaj na załamanie. Idąc troszeczkę w te ciepłotki, to tutaj ten oto... To był cynamonowy, nie pamiętam, ale powiedziałam na początku, przy otwieraniu. A, dobra, no to ja teraz nie będę mówić, jak się nazywają te kolory, to kto będzie chciał, to sobie zerknie do początku. Załamanie powieki. Rozblenduję
górne granice. Ten pierwszy pędzelek, którym nakładałam ten rudy odcień, jeżeli chodzi o cienie, był dość taki ruchliwy, nie był mocno zbity i ten kolor trochę mi latał, więc muszę go przytrzeć. Przejdę teraz do eyelinera błyszczącego. Już Wam tutaj pokażę swatcha. O tak, o. Troszeczkę jak przy Cat Crease, jak chciałabym to zrobić korektorem, to tutaj nakładam, ależ ładny błysk. Tak mniej więcej do 3/4 powieki. Tylko żeby zewnętrzny kącik pozostał w macie. I bez kitu, za każdym razem teraz w ostatnim czasie, jak mówię w macie, to widzę matę śpiewającego. Dobra, słuchajcie, mam ochotkę bardzo dużą w połączeniu tego tutaj odcienia, który nazywał się bodajże nieoczywisty z... Nie, to nie był ten. Dobra, nie pamiętam. Ale wy, jak sobie przywiniecie, będziecie pamiętać. Tutaj z tym oto złotym. Złoty nazywał się bodajże miodówka i jak święta to złoto, na bogato, więc tym oto tokiem myślenia i rozumowania idę. Także rozpocznę od złocienia. I go tutaj zaaplikuję na samym oto początku. Przez ten drugi kolorek, który wspomniałam, on też się fajnie z tym rudym połączy. Ostrość tutaj, o, tu, proszę zerknąć, o, o tak, o. O, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Cudownie, fantastycznie, jest błysk i blask. Dobra, teraz bym tutaj tym najjaśniejszym rozświetliła wewnętrzny kącik, jakby tego błysku jeszcze było mało. Złoty mi zaginął. Nie, to tak nie może być, muszę go dołożyć. Więcej złota. No. Oczywiście, tak, teraz to jest to. Okejka, a przechodząc do dolnej powieki, bo tutaj nam jeszcze brakuje troszeczkę, a miałam ochotkę na ten cień również. Generalnie dzisiaj dużo błysku, no ale przecież to święta, także nie ograniczamy się. Ten oto zielonkawy kolor. O tak. O tak, chociaż zaginął troszeczkę kolor eyelinera, więc zastanowiłabym się, czy po prostu nie dołożyć samego eyelinera tutaj grubiej, ale to po nałożeniu podkładu. Także moi drodzy, tak to oto się wstępnie prezentuje makijaż oka. Przechodzę do drugiego, ale to już poza kamerą, aby Wam się tutaj nie nudziło za mocno. Jeszcze może dołożę więcej błysku blasku. Dobra, lecę na drugie oko, wytuszuję rzęsy. Reszta make-upu kalendarzem adwentowym. Oko numer 2 gotowe. Moi drodzy, zostając w rodzinie, Glam Shop i Klasyk. U mnie kolor oliwka 1. Namoczyłam gąbeczkę. O, namoczyłam gąbeczkę, proszę zerknąć. Mam nadzieję, że to odczujecie palpacyjnie, kiedy ja będę dotykać. Jest turbo aksamitnie mięciutka i tutaj też muszę powiedzieć bardzo duży plus za klamrę stylizacyjną, bo gąbeczka jest również w zielonym głębokim, co jest ten zielony głęboki? W zielonym butelkowym kolorze i jak wyjąłam z opakowania ten czyścik do twarzy, gąbeczkę do twarzy, do mycia twarzy, to tutaj także to lamówka, o, to jest dobre słowo, oraz Glam Shopowa metka jest także w zielonym butelkowym odcieniu. Ale dobra, zamykam się. Oliwka numer 1. Leci. Wykończenie jest matowe. Podkład jest mocno kryjący, zastygający. Nieraz o tym wspominałam w moim top makijażowym, podkładowym, trzy top, no to tutaj bym dała Glam Shopowy podkład. Proszę zerknąć, obczaić, zobaczyć z bezę i druga strona. Chyba nie mogę się doczekać różu do policzków. Dobra, to już tutaj się posiłkuję
Różkami, dindającymi prezencikami, bo wjeżdżają produkty do konturowania na mokro, czyli bronzer w kremie oraz róż w kremie. Rozpocznę od bronzera. To jeszcze był rozświetlacz, dobra, ale rozświetlacz na sam koniec, tu też tutaj na bok. I tu potrzebuję pensy, albo dobra, paznokciem sobie poradzę. Ten tutaj oto ścięty kabuki i bronzer. Bardzo ładny kolor. Przypominam, piaskowy. Mega. Och, za dużo, Magdalena. Dotrę gąbką, spokojnie, oddychajcie. Ja też będę oddychać. Zdecydowanie za dużo. Więcej bronzera, więcej wyszczuplenia. O, tak, tu już... Nałożyłam z większym umiarem. No to pierwsze przyciśnięcie pędzla po prostu było zbyt too much, ale no cóż. Zdarza się i tak. Alright, no i teraz słuchajcie, róż do policzków, który nazywa się Sweetie, słodkości. Przepiękny cukierkowy róż. No jak powiedziałam, taki diorowy, ten wiralowy. Proszę zerknąć tutaj oto bliżej. Paznokciowy również. Piękny kolor. Piękny. Piękny. Na płucie. Wiem, że na razie bez pudru, bez rzęs jest tak dość... Nie chciałam określić mojego aktualnego stanu makijażowo-urodowego pewnym państwem, który jest dość pejoratywnie teraz kojarzony. Ale być może ta zagadka was tutaj naprowadziła i w waszej głowie pojawiła się odpowiedź. Także tak to o to chodzi. Dobra, przytrę gąbeczką. Drodzy, puder utrwalający, bingo, transparentny. Jak widać, dość jasny. Generalnie jeżeli chodzi o bingo, to tak mi się kojarzy szczególnie ze świętami, kiedy jesteśmy przy wspólnym stole i padnie to jedno, drugie, trzecie, piąte niewygodne pytanie z serii a jak tam młody kawalerze, czy poznałeś już jakąś pannę? No i wiecie, bingo, że to pytanie już było. Wiecie o co chodzi. Dobra, taką dygresją tutaj chciałam zarzucić. Puder, pędzel i puder. Czy pachnie? Nie, nie pachnie. Co do samego pudru, jest absolutnie niewidoczny na twarzy, ale jak widzicie, mat został zachowany. Co jeszcze tutaj mądrego mogę powiedzieć? Nie wybiela, co ważne. Moi drodzy, twarz przypudrowana, pejsy rozpuszczone, zrobię brwi i tutaj troszeczkę przytrę granice i przychodzę z rzęsami oraz paletką do twarzy. Brwi zrobione, to już od razu też inne oko, wytuszowane rzęsy również i moi drodzy, co do rzęs, no to tutaj nie omieszkam oczywiście, a jakby inaczej, połówki mamy, tak to one się tutaj, może ja to niepoprawnie o tak opowinnam przy opakowaniu pokazać, połóweczki mamy także klej. I klej jest opcją przeźroczystą. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo również chciałabym przykleić rzęsy od dołu. Tak po prostu, czy są to kępki, czy rzęsy na paskach, to tak się przyzwyczaiłam, że już ciężko mi się odzwyczaić. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, słuchajcie, lecę. Smaruję, aplikuję klej. Od góry i też mi się wydaje, że jest to produkt, którego jeszcze nie było. Rzęsy w Glam Shopie były, ale nie połówki, kleju raczej nie było, także tutaj gorąca nowość. Klej wspomniany, przeźroczysty, bo nie dopowiedziałam myśli, że nie wiem, czy uda mi się przykleić tego typu rzęsy od dołu, ponieważ są one na silikonowym, w sensie przeźroczystym pasku. Te paski są zazwyczaj troszeczkę grubsze niż takie klasyczne. Ale dobrze, spróbujmy, idźmy w to. Tak jak wspomniałam, klej nałożyłam od góry. Przyklejam od dołu. Dobra, kładę. Klej jest naprawdę szybko schnący. Więc szybko trzeba pracować, bardzo dobrze. No i scalam naturalne ze sztucznymi. Moi drodzy, pragnę powiedzieć, że rzęsy są absolutnie przepiękne.
Fantastyczne. Dobra. Paletka do twarzy, rozświetlacz, róż oraz bronzer. I teraz tak. Nie przyczepiłabym się, bo można to dwojako rozumieć. Bo jeżeli chodzi o róż do policzków, ten pierwszy, o tutaj cię mam, no to on jest w takim cukierkowym różowym kolorze. I jeżeli ktoś teraz chce położyć ten róż, no to one się trochę gryzą, nawet nie trochę, a nawet bardzo. Ale z drugiej strony, patrząc na to zupełnie inaczej, to tutaj mamy samodzielny róż, tutaj mamy samodzielny róż w zupełnie innej tonacji. Także w zależności jak to sobie to ubierze i jak będzie się malował, to może tutaj przyjąć formę dwóch absolutnie różnych róży do policzków, nie łączących się ze sobą, ale ktoś powie, że powinny, a ktoś powie, że nie powinny. Także... Tak chciałam tutaj napomknąć. Moi drodzy, bronzer. Nie dam go zbyt wiele, gdyż poprzedni jest na twarzy, dość mocno widoczny, ale dajmy więcej. I powiem Wam jeszcze, wracając co do pudru, oprócz tego, że on ma funkcję matującą, utrwalającą, to on pod palcem i też pod pędzlem zauważyłam, że jest dość śliski. Wiem, że on ma funkcję blurującą, ale trochę się nie mogę z nim jeszcze porozumieć i odnaleźć, bo nakładając teraz, dajmy na to bronzer, on mi się troszeczkę ślizga. No ale dobra, to tak tylko też dygresją. Subcio. I pędzelkiem różyk do policzków. Różyk jest opcją satynową z bardzo delikatną złotą drobiną. I coś, na co czekałam i wy pewnie również, to tutaj ten szampański szampan 0% rozświetlacz do twarzy w żelu. Specjalnie nie przypudrowałam tej części. Przepiękna tafla. Nie wiem, jak z nim postępować. Na razie nie nałożę go zbyt wiele. A znając życie, to pójdzie mniej więcej wszędzie. Zastygający jest. Dość szybko, ale myślę, że jest to jego duży plus przez to, że nie będzie rozwarstwiał podkładu. Dobra, poleciałam za daleko. Przytrę. To niech się świeci, jak już położyłam, niech się świeci. I moi drodzy, ale mam pąsy, ale mam błyski blask, opuszczę pejsa i pomadka. Nie jest to mój kolor, tak jak Wam mówiłam na początku, w opakowaniu wydaje się dość chłodny, ale jest bliżej mu ciepłego. Ale dobrze, idźmy w to, jak makijaż kalendarzem to kalendarzem. No rudy, no ja się w rudych tak średnio, no to... I moi drodzy, tak to oto prezentuje się, jakże szybki, łatwy, prosty i błyszczący i różowo-pąsowy makijaż, może nie o tyle świąteczny, ale kalendarzem adwentowym z Glam Shopu. Także dajcie znać, jak Wam się podoba i wnętrze kalendarza oraz makijaż. Co bym mogła tutaj od siebie powiedzieć, to, że mimo tego, że mam większość asortymentu z Glam Shopu, to otwierając każde okienko, było to podniecenie. I oprócz tego, że pojawiały się tu kolory bądź produkty, które gdzieś już może były wcześniej, chociaż nie wiem, czy tutaj coś się pojawiło. No dobra, bronzer piaskowy, okej, ale... Chyba wszystkie tak naprawdę produkty są produktami nowymi. No bo nowe kolory cieni, nowe eyelinery, rozświetlasz tutaj ten szampański również. Jestem bardzo, 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 bardzo na tak i jaram się stanowczo, mocno,
Super. No w ogóle ten... No piękny. Piękny? Piękny. Także, moi drodzy, żegnam się. Nie życzę jeszcze wesołych świąt, no bo trochę jakby za wcześnie. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że otworzyłam wszystkie okienka naraz i komuś zepsułam niespodziankę, ale to tak jak mówię, proszę sobie przewinąć ten moment otwierania, a zapraszam do momentu malowania. Tak, wiem, też zdradzam produkty malując się, jednakże jest to mniej opowiedziane i powiedziane, jakbyście oglądali od samego początku. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Także dobra, moi drodzy, lecę, żegnam się, do zobaczenia, do następnego. Buziak!